Witam Was bardzo serdecznie w gameplayu z gry Wolfie, która jest, jak już zresztą zdążyłam wcześniej napisać na Facebooku, bardzo połączona z kanałem, ponieważ główna postać z tej gry jest na banerze oraz była wcześniej na awatarze, także byłoby głupio, gdyby nie pojawiła się na kanale. Także dzisiaj właśnie Wam zademonstruję, jak wygląda gra, także zaczynamy. My name is Red Riding Hood. I have no father, no mother, no fear. An itching urge for vengeance is what brought me here. My father died in a work accident 4 years ago today. Well, I don't believe in accidents. I believe someone should pay. I came back to the city in search of answers, and for the man who ruined my life. B.B. Wolf. So, in case you doubt it, this is no fairy tale, 'cause there is nothing fair about it. I arrived 14 days ago and sought a place to hide. An old woman rented me this dusty attic, and since I must lay low, I left my room only at night. Więc jak możemy zauważyć, nie jest to typowa baśń o czerwonym kapturku, raczej zmodyfikowana forma. Wow, nawet mamy tutaj bieganie w przestrzeni. Okej, więc gra chyba w bardzo dokładny i jasny sposób chce nam przekazać, żebyśmy wyszli z tego pomieszczenia, a ja nie chcę z niego jeszcze wychodzić. Wow, zebraliśmy właśnie koszyk z jedzeniem. O, tu coś jest. Świetna, świetna naprawdę animacja tego skradania się, kucania, po prostu hop, hop. Ojeju, jesteśmy z winnym czerwonym kapturkiem. Hop. Kurde. O nie, nie wierzę, a to mu koszyk. Aha, dobra, możemy wrócić. Okej, dobra. Czaję. Czyli musimy po prostu koło tego przejść, skradając się, bo inaczej nie wypali. Okej. Nie to miałam w planach. Wygląda teraz jak pogarbiona czarownica po prostu. Kolejny koszyk. Fajny motyw z tym, że ona cały czas coś mówi. Opowiada tą historię. To jest na pewno fajne. Jak ktoś na przykład właśnie sobie przechodzi sam, to nie nudzi mu się i ktoś do niego cały czas mówi. Muszę przejść za nimi. To nie jest zbyt wymagające, szczerze mówiąc. Wystarczy po prostu się przekrać za tymi żołnierzami. Oni i tak się nie odwrócą. Skacz, czerwony kapturku. Ciekawe, czy jak podskoczyć. Ciekawi mnie, co się stanie, jak oni mnie zauważą, ale boję się sprawdzać. Co nam to dało? Przeciągnęłam tą dźwignię i to się posunęło. I co? To oprócz tego, że to jeździ teraz w górę i w dół. Aha, okej, dobra, już chyba czaję. Czaję jak najbardziej, po prostu wystarczy trochę cierpliwości w tej grze i wszystko się wyjaśnia samo. No teraz to wszystko dopiero nabiera sensu. Przecież ona się puszcza dopiero... Puszcza się tej rurki. Okej, bo tak jakby mnie to chyba unieruchomiło. Nie wiem, czy to jest błąd gry, ale nie mogę nic zrobić. O, trudno. Naprawdę spróbuję jeszcze raz, ale teraz tak. Nie, to po prostu zabija, a wcześniej mnie to po prostu unieruchomiło, bo mnie nie zabiło, więc mnie chociaż unieruchomiło. A, czaję! Dobra. Dobra, czaję. Back in boxes, where you belong. Biedaczki. Okej, zaczyna się robić niebezpiecznie, ponieważ czerwony kapturek z siekierą nigdy nie wróżył niczego dobrego. Także teraz możemy po prostu nawalać wrogów siekierą. Okej, czyli... Ała. Spoko... Ojej, wypada z nich zdrowie. Teraz już nie będzie przemykania. No i super, i co to miało być? Czerwony kapturek naparzający siekierą. To jest po prostu przerażające, z jaką ona gracją chodzi. Her seat remained empty, as did my...
Naprawdę, Jezu. Po prostu kobieta, czerwony kapturek z siekierą, chodzący po tych schodach, jakby była na pokazie mody. Okej, czyli teraz nawet szczury są nie po naszej stronie. Super, a jest coś, co jest po naszej, oprócz naszej siekiery. Tak przynajmniej mówi moja intuicja. Ninja. Chodź tu, szczurza, mordo. O, co to? Jezu, pięknie świeci. Dobra, jeszcze jeden i jesteśmy w domu. Co? O ja. O ja, ała. O kurde, no super, super, naprawdę, że mi to nie powiedziało. Bomba. O nie, nie będę znowu tego teraz przechodzić, także... Także myślę, że żeby pokazać po prostu grę i zrobić jako gameplay, to wystarczy. Moja opinia jest taka, że gra wygląda fajnie, historia wydaje się ciekawa. Jeśli chodzi o samą grę, to też jest ciekawie, są bossy i tak dalej. Więc jeśli ktoś ma ochotę, to może sobie oczywiście zagrać w tą grę. Jest dostępna na Steamie, także ja się z wami żegnam. Do usłyszenia i cześć!